W poprzedniej recenzji skopałem dźwięk. Teraz go nawet nie mam. W momencie, kiedy obrabiałem całe audio kompresorem, wywaliło mi po prostu bluescreena na Windowsie i nie jestem absolutnie w stanie odzyskać tego, co nagrałem. Dlatego, no niestety muszę posiłkować się dźwiękiem, który pochodzi z mojego telefonu. Mam nadzieję, że mimo tego recenzja jest jakkolwiek ciekawa, merytoryczna, no i nie brzmi aż tak źle. Wściekły jestem, następnym razem będę unikał takich rzeczy, zapisując od razu projekty. Momentami będą pojawiały się urywki, których nie udało mi się nagrać podczas kręcenia recenzji z twarzą, bo po prostu gdzieś mi umknęły ze scenariusza lub ogarnąłem je dopiero montując film. Avi, mały książę. Przypominam, że jestem dziwnym człowiekiem, który nie używa na co dzień Spotify'a, bo słucham muzyki zgranej z płyt CD. Albumów, mixtape'ów i epek słucham od początku do końca. Nie robię sobie żadnych playlist czy ulubionych singli. Czasami, ewentualnie jeden utwór odpalę sobie kilka razy w zapętleniu. Mój nosowy wokal to zapchane zatoki, a nie próba naśladowania Aviego. Niestety. Recenzja będzie prawdziwą recenzją, a nie ten 50-minutowy wylew, który wypuściłem z perspektywy nagrywania tego filmu do dzisiaj. Po raz pierwszy w życiu spróbuję podsumować album, nie analizując po prostu piosenek po kolei. Życzcie mi powodzenia. Tylko może najpierw zmienię outfit, bo wymaga tego dzisiejszy gość. Ale jeszcze zanim zacznę prawdziwą recenzję Aviego, pozwolę sobie na nowy element w moich filmach, w moich recenzjach. Stwierdziłem, że robienie podwójnych recenzji może być całkiem ciekawym pomysłem, dlatego mam coś, co lubię spożywać. Proszę Państwa, piwo wygląda jak piwo. Zobaczymy, jak smakuje. Pochodzi ono z browaru Coemoar. Jest to śliwka w piwie, tak nazywa się. Z tego, co wyczytałem z tyłu, jest to lager z dodatkiem soku śliwkowego. Tak, jest. Lager z naturalnym sokiem śliwkowym. Ciekaw jestem, jak będzie smakował. Wybrałem to piwo z tego względu, że śliwka kojarzyła mi się z czymś dojrzałym, a dzisiaj będziemy mówić o dzieciństwie i o dojrzałości. Będziemy przeplatać te dwa tematy. Niestety mam tylko taki otwieracz do butelek połączony z otwieraczem do konserw. Tak jak robi to Tomasz Kopoja z blogu blogkopoja.com. Kapsel firmowy, z tego co widzę. Chyba tak to się nazywa. Niestety mam tylko taką szklankę. Chyba nawet pokal nazywa, nie jestem pewny, nie bijcie mnie. Wiem, że powinno się to pić z czego innego, ale... Nie posiadam. Zapach? Może z butelki, bo jest tak. Bardziej. Jest mniejszy wylot po prostu i wszystkie aromaty koncentrują się w jednym miejscu. O, czuć tą śliwkę bardzo wyraźnie. Podobno YouTube nie lubi się z alkoholem. Ale ja się lubię. Za to nie lubię się z YouTube'em. Także jest 1-1. To ja uważam się za zwycięzcę, ponieważ gram na wyjeździe. Dla świętego spokoju nie pokażę scen, gdzie piję ten torunek, natomiast przełykać już będę. Właśnie udaję, że nie piłem wczoraj wina za 15 zł. Ej, jest super, w sensie jest takie mocno owocowe, w tym sensie. Czuć goryczkę, ale też właśnie taką raczej ze skórki śliwki, więc obstawiam, że sok był po prostu robiony tak, że mielili wszystko razem ze skórką. Jest kwaśnawe. Jest lekko słodkie, ale bardzo lekko. Szczerze mówiąc, no, bardzo fajne piwo. Naprawdę super. Muszę też sobie trochę zostawić, bo będę popijał, czytając Państwu recenzję, którą wcześniej napisałem, a właściwie to próbując tą recenzję zagrać. Piwo, oceniając je oczywiście w jedynej słusznej skali, czyli w skali górego recenzji. Zdarzało mi się pić lepsze. Nie jest jakieś mega oszałamiające, jest to po prostu bardzo dobre piwo. Jest gładkie, gładko wchodzi. Dam mu ocenę pozytywną z minusem. Przejdźmy do wstępu. Avis Sycylijczyk jest człowiekiem, z którym oswajałem się dosyć długo, bo począwszy od roku 2018, kiedy to zaczynałem słuchać rapu bardziej intensywnie, byłem bardzo na nie, w sensie słuchając Aviego, po prostu mnie odrzucał jego głos. Ten monotonny, nosowy wokal no nie przemawiał do mnie w ogóle. Wręcz przeciwnie, byłem jego ostrym przeciwnikiem. Pamiętam, że słuchając utworu Kobika, ja i tak. Skurwysynu, jestem w formie jak zwykle. Takie liniki, że
że będą chodzić cyrkle. Pomyślałem sobie, że Avi jest na tyle suchy i ciężki w słuchaniu, że nigdy nie zdarzy mi się kupić jego płyty. Hej ho, kuewa, witamy w kwietniu 2023. Mam tą płytę w ręce. Faktem jest, że od tamtego czasu zdolności twórcy tego oto krążka mocno się rozwinęły. Na dzień dzisiejszy modulowanie głosu oraz sama jego kontrola stoją na wyższym poziomie niż kiedyś. Nie zdarzyło mi się wcześniej skonsumować całego projektu Avi i Louis Villain, nawet albumu ASP. Mam płytę Louisa Maestro gdzieś tam w kartonach. Jak ją znajdę, to nawet ją pokażę. Tak naprawdę to idę po prostu i teraz poszukać. Jestem z powrotem. Tak jak mówiłem, płytę Maestro autorstwa Louisa Villaina posiadam. Myślę, że też kiedyś zrobię jej recenzję. Wracając jeszcze na chwilę do płyty Aviego. Z jakiegoś powodu zdarzyło się tak, że jestem w posiadaniu jeszcze jednego egzemplarza, który przed chwilą Państwu zaświecił w oczy. Jak widać, posiadał jeszcze folię fabryczną i zdecydowałem, że zrobię konkurs. Wystarczy, że w komentarzu napisz... Nie no, żartuję. Opierdolę ją na Oeliksie. Nic nie dostaniesz. Więc Mały Książę jest pierwszym projektem Aviego i pierwszą moją prawdziwą recenzją. Życzcie mi powodzenia. Ale najpierw zróbmy unboxing. Będzie z tym mały problem, z tego względu, że ja płytę już odpakowałem i widziałem wszystko, co się w niej znajduje. Natomiast terminem unboxing pozwolę sobie nazwać pokazanie po prostu wszystkiego, co znajduje się w środku. W skład zestawu wchodzi płyta razem z książeczką. Zestaw kredek. Autorska kolorowanka. Oraz zdjęcie z autografem. Skoro unboxing za nami, możemy przejść do kolejnej części. W celu lepszego zinterpretowania materiału postanowiłem sięgnąć do oryginału, czyli Małego Księcia. Autorstwa Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Na 100% przeczytałem to źle, ale no ja miałem tylko 6 lat francuski w szkole, w gimnazjum i w liceum, także mam prawo popełniać błędy. A tak na poważnie, to każdy, kto posiada jakieś nazwisko, sam decyduje o tym, jak się je czyta i odmienia. Powiem wam, że nie znalazłem wielu konkretnych elementów z tego 80 już letniego klasyka, które znajdowałyby się na tym albumie. Jedynie historię Sycylijczyka o ćpunach i prochach. Prochach. Nie umiem tego powiedzieć, przepraszam. Przywodzą na myśl tego pana, co sprzedawał pigułki. Mimo że album nosi nazwę Mały Książę, to Avi nie zdecydował się na interpretację tej lektury, w przeciwieństwie do Tłustego, który rok temu, mniej więcej w podobnej porze, wydał swoją płytę Mały Książę. Nie słuchałem jej, więc nie mogę wam powiedzieć, czy jest chujowa. Aczkolwiek niebezpośrednich odniesień do pierwowzoru trochę znajdziemy. Chociażby w tytułowym singlu, gdzie autor żali się, że świat dorosłych za dzieciaka malowany był inną farbą. Przepraszam najmocniej, ja się nasłuchałem poetyckiego rapu, będą dzisiaj takie określenia padały częściej niż rosyjscy żołnierze. Jak jest się dzieckiem, to życie dorosłych wydaje się być znacznie bardziej zajmujące, aniżeli nasze. Za to po skończeniu pewnego wieku dziecięca beztroska to jest to, czego tak naprawdę pragniemy. W takim razie, jak żyć? Odpowiedź brzmi... wcale. Najlepiej palnąć sobie w łeb, tuż przy narodzinach, aby spotkać się wspólnie na niebiańskiej plaży z Kuewaali. Gdybym wiedział, że Skurwala istnieje naprawdę, to palnąłbym sobie w łeb już przy narodzinach. Tak jak już wspomniałem, bycie rozczarowanym z powodu tego, jak funkcjonują dorośli i jak zaczynają funkcjonować nasi rówieśnicy, może przyprawić o zawód. Avi to dostrzega. Ładnie zostało to ukazane w teledysku do tytułowego singla, gdzie możemy zauważyć, że pojawia się odniesienie do rysunku, który miał przedstawiać słonia połkniętego przez węża, ale dorośli widzieli w nim tylko i wyłącznie kapelusz. Dziecko zgłasza się, aby zacząć licytować, ponieważ wie, że pod tą płachtą znajduje się coś bardzo wartościowego. Możemy zauważyć potem, mama, która jest już dorosła, kompletnie tego nie rozumie i gani swojego syna.
Co więcej, dostrzega, że nie warto zabijać w sobie wewnętrznego dzieciaka, bo jak wspomniałem, czas młodzieńczy to czas, do którego się wzdycha z perspektywy dojrzałego człowieka z obowiązkami. Off-top, Avi wydaje się być wiarygodnym artystą, ponieważ ubiera się wyjątkowo dostojnie i elegancko. A w Małym Księciu znajdziemy taki cytat. Miałem poważne podstawy, by sądzić, że planetą pochodzenia Małego Księcia jest asteroida B612. Zaobserwowano ją przez teleskop tylko jedyny raz, w 1909 roku, a udało się to tureckiemu astronomowi. Przeprowadził wielką prezentację swojego odkrycia na Międzynarodowym Kongresie Astronomicznym. Nikt jednak mu nie uwierzył z powodu stroju, który miał na sobie. Dorośli tacy właśnie są. Astronom ponownie przeprowadził pokaz w 1920 roku, ubrany w wytworny frak. Tym razem wszyscy podzielili jego zdanie. Taka ciekawostka. Każda płyta ma początek i koniec. Ale nie każda ma intro i outro. Avi definitywnie wie, jak zaczynać i jak kończyć. Pierwszy i ostatni track idealnie dopełniają ten album. W intrze dzieci są pytane przez twórcę płyty, kim chcą zostać w przyszłości. Kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz? Jest to zdanie, które niemalże każdy w życiu usłyszał. Więc mamy typowe pytanie, które słyszy się w tym wieku. W sensie, że nie w XXI wieku, tylko w wieku dzieci. Dość. Odpowiedzi na pytanie padają różne. Jedno dziecko chce zostać kosmonautą, inne konstruktorem, czy tam policjantem. Ale są tutaj dwa smaczki. Mianowicie, jedno z dzieci odpowiada, że chce być artystą. Tak jak Avi. Artystą. Jak ty. Zastanawiam się, czy oni znaleźli nastolatka, który brzmi jak młody Sycylijczyk, czy po prostu jest to głos autora obrobiony komputerowo. Nie wiem. Choć się domyślam. A drugi smaczek to pierwsza odpowiedź. Kim chce zostać dziecko, czyli pilotem. Może to być nawiązanie do zawodu, jaki pełnił Exupéry. Na co dzień sterował samolotami, a pisanie było tylko jego pasją. Autor natomiast zaczyna się pytaniem, czego najbardziej w życiu żałujesz? Czego najbardziej żałujesz w życiu? Na to pytanie odpowiadają, sądząc po głosie, głównie osoby starsze. Pytani opowiadają o głupstwach, jakie popełnili, jak byli młodzi lub niedoświadczeni. Samo pytanie może być skierowane do dowolnej osoby, która nie jest już dzieckiem, ale najlepiej zadać je właśnie emerytom, ponieważ właściwie mieli całe życie, aby przygotować się do odpowiedzi. Wieńcząc ten akapit, od dzieci w intro do babci i dziadków w outro. Jak dla mnie zabieg jest zajebisty, jest, no nie ma co tu gadać, jest zajebisty. To, o czym zapomniałem, a jest warte uwagi, to fakt, iż dwie ostatnie odpowiedzi to... Ja niczego w życiu nie żałuję. Ja niczego nie żałuję, jestem życiowym optymistą. Czego mam żałować? I właśnie takim pozytywnym przekazem kończy się ta płyta. Skupmy się teraz na środku płyty. Zaczniemy od bitów. Potem przejdziemy do gości, a na końcu skończymy na gospodarzu. Próbując dojść do tego, jakie to odmiany bitów rapowych, podzieliłem to i wyszło mi coś takiego. Lista znajduje się na waszych ekranach. 1. Intro, produkcja atutowy. 14. Outro, produkcja atutowy. Syntezator w tle, taki lekko ambientowy. Outro jest bardziej pompatyczne przez instrumenty smyczkowe, które nam przygrywają. Mam wrażenie, że w obu przypadkach jest to ta sama kompozycja. W sensie outro to intro, tylko puszczone od tyłu. Albo odwrotnie. Mały Książę produkcji Gibbsa i Cierpienia młodego Dillara autorstwa Louisa Villaina to klubowe bity, z czego pierwszy to taki House of Gibbs, bym powiedział, drugi to raczej utrzymany jest w stylistyce rapowo-trapowej, ale perkusyjka jest klubowa. 7. Fred Astaire produkcji atutowego to totalnie wykręcona klubówka. Tytułowy utwór i CMD to smutne pioseneczki przy tym napierdalającym basie. Maja produkcji Warriora i Ray Deada. Pierwszy kojarzy mi się tylko i wyłącznie z współprodukcją jednego z utworów na płycie Alana Psycho Placebo. Ja nawet nigdy nie słuchałem tej płyty, po prostu zapamiętałem tą ksywę. Oraz 10. Przełęcz produkcji Worka i Swizziego. No to są drille po prostu. Ten pierwszy to drill, jakich pełno, a ten drugi to definicja bitu typu forteca. Worek i Swizzy, którzy przypomnę, nie są wymienieni nawet w książeczce, zrobili najlepszy drillowy bit, jaki słyszałem w polskim rapie. Ale ja jestem w stanie skurwić się za dobre wokale w bicie, także... 4. Gelenda atutowego
i 5 Leśmian Indeba. Ten pierwszy to taki trapik w stylu bardziej klasycznego rapu. Nie cyka on aż tak jak trapowy bity, natomiast nie przeszkadza mu to absolutnie w byciu totalnym bęgierem. Leśmian. Ja bym powiedział, że Indeb zrobił tu coś w stylu Neo Boom Bapu. Warto dodać także, że w tym utworze całkiem zręczne karty położył DJ Funkill. 8. Amaretto, produkcji Shadowa i No Fucka. 9. Warsaw Vice, autorstwa Atutowego. 12. Requiem, autorstwa Shadowa i Hala. 13. Nieskończoność, autorstwa Atutowego. Wszelkiego rodzaju trapopodobne rzeczy wsadziłem tutaj. Amaretto takie bardziej słoneczne, Warsaw Vice lekko house'owe, Requiem raczej smutne, ale za to z bardzo dobrze skomponowanym syntezatorem i Nieskończoność, taka chuj wie co w zasadzie, ale brzmi jak Nas 30. Nie ranią pociski, omijają naboje, gdy jest po wszystkim wychodzi na moje. To było zapisane w gwiazdach, szczeniacka zajawka, z której nie wyrastam. A divine creature ran through dimes divas. I turn blocks to beaches, by the time you see us, we just turn ties even. Cuban chain got the largest pieces, but I... Brzmi bardzo podobnie. Natomiast ja nie oskarżam nikogo o plagiat, bo możliwe, że po prostu w jakiejś paczce był jakiś sample, albo użyli tego samego instrumentu. Takie rzeczy działy się już w historii. Mówiłem, że opuszczam under, ale zostawiłem tam krew. 11. C'est la vie, autorstwa Gipsa. To po prostu Gips type beat i to tyle. Przejdźmy teraz do gości, a jest ich 5. Pierwszy jest Eto. Pasuje nieźle do utworu, ale psuje jego koncept. Avi w swojej zwrotce rapuje o Marze, która go nawiedza i z którą walczy. I to nie od wczoraj. A Eto w pierwszym wersie stwierdza: tej Mary nie trzeba się bać. No nie robi się tak, no nie robi się tak. Generalnie Igor nie trzyma się konceptu utworu wymyślonego przez Sycylijczyka, natomiast wokalnie wpasowuje się całkiem udanie. Niestety jest to najsłabszy z featuringów. 2. PZ. Smuty o kobietach to temat, o którym PZ mógłby zrobić jakąś płytę. To jest ten moment, w którym pomijamy fakt, że wszystkie jego płyty o tym są. W mniejszym bądź w większym stopniu o tym są. Podoba mi się jego zwrotka, natomiast nie ma tam żadnych wodotrysków i nie wiadomo jakich cudów. Natomiast uważam, że lepiej napisać średni tekst i pasować do gospodarza, aniżeli wymyślić totalny sztos i się nie odnaleźć. Także Jan Paweł na plus 3. Oskar 8, 3. Nie lubię jego zwrotki, ale podświadomie czuję, że jest potrzebny temu utworowi. Także spoko, ale ja się nie bęzluję do tego. 4. A z bałagane. Książę Nieporządek to jest Toto Loto. Albo napiszę totalnie średni tekst, albo wgniecie cię w fotel. Tutaj na szczęście chciało mu się zajebać Mikopa tak mocno, że nie będę mógł wstać z krzesła. Z podziwu oczywiście. Wiele nawiązań typowo warszawskich przeleciało mi nad głową, bo jestem raczej znawcą Wrocławia, aniżeli stolicy. Natomiast co doczytałem, to moje. B2G albo miał wenę, albo wyciągnął z notatek najlepsze teksty, albo starał się napisać bardzo dobry tekst dla swojego kolegi po fachu, pamiętając, że wcześniej ten gościł u niego dwukrotnie. 5. Gips. Nie pociąga mnie tak jak jego pozostałe refreny, ale i tak jest nieźle. Tak odmiennego refrenu nie słyszałem chyba od czasów Fita w utworze Meksyk autorstwa Oliviera Olsona. Był tam gościnnie razem z Kacperem HTA. Nikt nie wierzył w nas to teraz, zwijaj stąd, zwijaj stąd. Możliwe, że odczuwam lekkie zmęczenie bezemocjonalnymi refrenami Gipsa, dlatego dobrze, że tutaj zaprezentował kompletnie co innego. Mam w notatkach do tego odcinka napisane, że gips to po angielsku plaster, a z tym kojarzy mi się ten screen z gry. Z jakiegoś powodu chcę, żebyście wiedzieli o tym wszyscy. Teraz o samym Avim. Mam wrażenie, że na albumie balansuje między zagubieniem a sielanką. Z jednej strony smutek i zaduma, z drugiej strony typowe wygrywanko życia. Dużo odniesień i wątków, typowo młodzieńczych, na przykład Maja z utworu o tym samym tytule, która go nawiedza od małego. Mogą to być problemy, których nie udało mu się pokonać, albo trudności życiowe, które przyszły w dorosłym życiu, po prostu pod tą samą formą, lub demony przeszłości, z którymi nie do końca Avi się rozliczył. Jakieś stare znajomości, tu w utworze Requiem, błędy wczesnego życia, tu w utworze cierpienia młodego dealera i ostatniej zwrotce Amaretto. Mowa o rozdziałach, które albo nie są już otwarte, albo czekają na zamknięcie.
Kurwa, tak patrząc na to piwo, doszedłem do wniosku, że ludzie gardzący pizzą hawajską, ale lubiący schab ze śliwką, są hipokrytami. No bo jak to? Owoc? Do słonego? Nie bądźcie dwulicowi. Po prostu nie jedzcie obu. Tak jak w Małym Księciu, Sycylijczyk gadzi próżnością, o tym jest duża część płyty, magluje temat pracuj, a zasłużysz, a zarobisz, a zatańczy. Użyłem już raz tego żartu, wystarczy. Na krążku przewija się również dystans, jaki Avi złapał do nadużywania specyfików różnej treści, ale na szczęście alkoholu nie obrażał. Także utworzę Fred Astaire, wychodzi z niego dziecięca, albo nawet gówniarska natura. Jest lekkomyślny i nie kalkuluje. A teraz, specjalnie dla Państwa, kącik wersów, które uznałem za wyjątkowo fajne. Daje to z wątroby, tak jak foie gras. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Machaczkała. Kelner donosi o rum jak Bernardyn. Ranne ptaszki, ale nie wstajemy rano. Ranne, bo każde z nas cierpiało. To jest lekko klepane i chyba słyszałem gdzieś coś podobnego, niemniej postanowiłem ten dwuwers wyróżnić. Boże, tylko ty wiesz, ile włożyłem w to pracy, wypływając sobie przy tym żyły jak witkacy. Niech zbiją kokosy i niech nie odbije palma. Zepsuci do szpiku, czekamy se na przeszczep, ej. W Raszynie nikt nie miał lekko, udało się mi i gówniarze z paletką. I na koniec mój ulubiony, jeśli słowem można ranić, to można słowem też przytulić. Ooooooo. Ciebie kurwa nikt nie lubi. Trochę mało śmieszkowania w tym odcinku. To może dorzucę coś jeszcze od siebie. Wam też się wydaje, że ptaki mają ciągłą czkawkę? Bo jak człowiek chce coś powiedzieć, na przykład ja, no to mówi chuj chuj, Tony Hawk. Natomiast jak macie czkawkę, to czkacie. Nie macie kontroli nad swoją przeponą. A ptaki ćwierkają cyklicznie co jakiś czas. Jakby tego nie kontrolowały za bardzo. Więc albo mają wieczną czkawkę, albo bardzo dużo mówią do siebie i tego nie kontrolują. Co by oznaczało, że one są jakieś pojebane. Dobra, wystarczy o ptakach. Pogadajmy o polityce. Słyszeliście, co ostatnio odwalił Donald Tusk? Spokojnie, o polityce też nie będzie. Płyta całościowo jest dobra, niekiedy bardzo dobra i momentami zajebista. Nie jest wybitna, jest przyjemna. Przyjemność natomiast jest bardziej przeze mnie ceniona niż wybitność. Bo rzeczy wybitne momentami są nudne, a przyjemne na przykład są w życiu małe przyjemności, takie jak piwo. 36 minut to całkiem dobrze wyważony czas trwania, także jeżeli jedziecie pociągiem, to możliwe, że zaśniecie dopiero pod koniec. Podróże PKP rządzą się własnymi prawami. Tam możesz zasnąć nawet przy składance z techniawek. Jakbym ocenił album Mały Książę? Tak samo jak Klub 2020. Uważam, że Avi zrobił kawał dobrej roboty, którą konsumuje jak ciastko lawowe. I to tyle. Nie ma już czego oglądać. Do widzenia.